ten dzień, kiedy będę mieć wszystkie trzy lity, a wtedy już nikt mnie nie powstrzyma. I marabony. Ja jestem Star-Lord Stallion! Dziecię! Przepraszam, ale od tego miejsca w historii Star-Lord Stallion jest znany jako Mojo. Co? Chcecie, żeby pani Dzielny do niej i do jego żal za tak powiemy? Tym razem powiedz Mojo zamiast Star-Lord Stallion. I akcja! Nie mogę uwierzyć, że tu jesteśmy! Dziękujemy, że pozwolił nam pan przyjechać, panie Zoom. I słowo, że już nie będziemy przeszkadzać. Prawda? Jako były uczestnik obozów Everfree, który... Filmik? Przecież to jest film o przygodach Dzielnej Do! Ta produkcja to będzie wielki hit! Mamy problem w garderobie. Zniknął kostium, który Dzielna Do nosi w scenie... I w ogóle skończymy ten film. Przepraszam na chwilę. Zgodnie z planem naszej wizyty, następna scena będzie kręcona za parę godzin. Co znaczy, że mamy czas, żeby zrobić sobie zdjęcie z Chestnut Magnifico o podpisanie petycji o zwiększenie ilości karmników w antylokali. Chestnut Magnifico aktywnie wspiera fundację, która buduje domy dla potrzebujących zwierząt. O, dobra. Fajnie by było zobaczyć z bliska ten wulkan. Właściwie to chciałam znaleźć bufet. Nie, fontanna z babeczek! Ja nie wiem, co to jest fontanna z babeczek, ale na pewno tego tutaj nie ma. Oczywiście, że jest. To rzeczy, których jeszcze nie wiesz o tym studio. Czy pierwsza rzecz, o której nie wiemy, jest taka, że założyciel studia był ekscentrykiem lubiącym słodycze? A może ty chciałabyś obejrzeć rekwizyty, które Ata Ewing wybrała do tego filmu? Czekasz mi w myślach? Może nie powinniśmy jej w tym momencie przeszkadzać. Błagam cię, aktorzy kochają kontakty z fanami. O, panu Magnifico, ja... I co z tego, że podpisałam kontrakt? To jest jakiś żart i chcę się z... Najwyraźniej nas nie zauważyła. Ciekawe, ile czasu buduje się coś takiego? Na pewno wiele tygodni. To wygląda czadowo, całkiem jak prawdziwa dżungla. Bon mot, pralinkowe batoniki z orzechami? Lepiej to zabierzmy, bo może im zepsuć ujęcie. O, wow, to są trzy słynne relikwie Alto... Berło i miecz! Nie zapomnijcie o strzale Altoriosy. Jesteście ze szkoły Candelop, tak? Aha. Jestem Juniper Monta, siostrzenica reżysera. Podobają się? Super ludzkie! Aka Irling sama nadzoruje wykonanie dekoracji i rekwizytów do filmu. Widziałam raz, kiedy przyszła oglądać relikty. Ale udało mi się zdobyć jej autograf na najnowszej książce Oddzielnej Do. A czym się tu zajmujesz? Głównie to przynoszę wujkowi kawę i przygotowuję wszystko do zdjęć. Asystowałam przy wszystkich filmach, jakie tu kręcił. Znam wszystkie tematy tego studia jak własną rękę. Namawiałam go, żeby mnie obsadził w roli Dzielnej Do, ale nie chciał się zgodzić dekoracji do tajnej kryjówki Kabalerona. Wejścia na plan są zamknięte, ale ja mam klucze do prawie wszystkich drzwi w tym obiekcie. Chodźcie, pokażę wam. Sześć miejsc na kamień, dwa, gdzie są same słodycze, ale zaraz są tam. Na szczęście znaleźliśmy tekst. Dostaniemy więcej? O, jeszcze jeden miesiąc! Czesna, tyle nam potrzeba! Robię wszystko, co mogę, by dotrzymać terminu, ale przez te wszystkie opóźnienia to się raczej nie uda! Zgódź się przedłużyć kontrakt na ten jeden, ale... Gdzie są moje importowane pralinkowe batoniki? To jest dobry moment, żeby wznowić poszukiwania fontanny z babek. Chciałbym się, że nie widziało się reliktów! Są super czadowe! Cisza na planie, proszę! Soki, to może ja pójdę jeszcze raz na nie popatrzeć? Akcja! Jak to się mogło stać? Filmowaliśmy to wczoraj i wszystko było dobrze! Kolejne komplikacje! Zniknęły! Tam ich nie ma! Czego? Reliktów! Przyszłam, żeby jeszcze na było! Nie! To nie może być prawda! I co ja teraz zrobię? A nie można po prostu zamówić nowych rekwizytów? Chcę używać, dopóki nie uzyskamy aprobaty panny Irling! I chociaż większość czasu spędza w swoim gabinecie na pisaniu, to jednak bardzo trudno się z nią skontaktować! Ale film pan skończy, tak? Kontrakt Chestnut z nami wygasa! Nasz wulkan rozpadł się na kawałki, a teraz jeszcze to! Obawiam się, że musimy zrezygnować z tej produkcji! Ale ten film musi być skończony! W przeciwnym razie fani Dzielnego będą straszliwie rozczarowani! Czy na pewno nie da się nic zrobić, żeby... przepraszam pan. Pamiętacie? Na początku zaginął jeden z kostiumów. Dekoracja, która wczoraj była dobra, rozpadła się. A teraz ukradziono najważniejsze rekwizyty w filmie. Myślę, że to nie był zbieg okoliczności. Masz wszystkie te komplikacje na planie, opóźniają produkcję. Wszystko wskazuje na to, że ktoś zadaje sobie dużo trudu, żeby ten film nie powstał. Ale kto chciałby? Rety, czy nie sądzisz? O nie, na pewno nie! Kiedy poszłyśmy z Raliki, przyczepy Chestnut Magnifico, usłyszałyśmy, jak mówiła coś o jakimś wycofywaniu się. Tak, mówiła, że chce się z czegoś tych pralinkowych batoników. Bon mot. O tych batonikach mówisz? Dokładnie tak! My też parę takich schrupaliśmy. Znalazłyśmy ten papierek przy wulkanie niedługo przed tym, jak runął. Wydaje się, że która jest tu źródłem problemów. Nie wiem, kto za tym stoi, ani co się dzieje! Koniecznie znaleźć te przedmioty! Masz rację. Relikty przed chwilą tu były. A jeśli to Chestnut je ukradła, one muszą być gdzieś w pobliżu tego miejsca. Chestnut Magnifico jest słodą aktorką! Nie zrobiła czego! Dramatycznego? Aktorka? Jasne. Tak, mogłaby zrobić coś takiego, żeby wykręcić się od filmu, w którym nie chce grać. To może Flattershy, Pinky i Spike żyć. Zatrzyma! My tymczasem poszukaj. Zatrzymaj się! Znalazłeś Chestnut? Nie ma jej nigdzie. A my znaleźliśmy fontannę z babeczek! Musi gdzieś tu być. Tu jesteście! Gdzie wasze kostiumy? Pospieszcie się! Stracę robotę, jeśli się nie przygotujecie! Reżyser chce zaczynać za 3 minuty! To musi być jakaś pomyłka! Co to za jedne? To są kucyki mocy! Zwalnia mnie pan. Żebyś wiedział. Patrzcie tam! To! Musi być gdzieś w pobliżu. Gdziekolwiek to jest. Żartujesz? Jesteśmy na planie Stormy Królowej Buddingu! Stormy Królowej czego? Przecież to mój najukochany dzisiejszy film! Namawiałam was do oglądania chyba ze film! Tracimy tylko czas! Mamy szukać zaginionych przedmiotów i złapać złodzieja, a nie jeść pudding! Robimy co się da, powinniśmy wrócić na plan Dzielnej Do. Może tam znajdziemy jakieś wskazówki. Spokojnie! Lecę za nim! Wchodziłeś. Gdzie jesteś?
Ciekawe, dlaczego tu jest. Hej! Halo? Słyszy mnie ktoś? Już wiem! Zadzwonię do przyjaciółek i powiem... To niemożliwe, bo po przyjeździe ochrona zabrała nam telefony. Pomocy! Jestem tu uwięziona! Musimy znaleźć Rainbow Dash. Dobra, ale jak? Dlaczego upałaś, żeby zabrać kryształ super szybkości do studia? Tego nie rozumiem. Szkoda, że nie mam swojego. Jeden dotyk i mogłabym zobaczyć wspomnienia przez nadbacz. O pudingu! Chodźcie! Jesteś genialna, Pinkie Pie! No nie! Chodźcie, Emmy! Czas! Na drogę! Pudding się skończył! To znaczy, że musi być gdzieś tu ktoś? Rainbow Dash! Odezwij się! Pomocy! Jestem to! Napijam do mnie tu! Czy to Rainbow Dash? No ty wołasz? Tak! Nie mogę otworzyć tych drzwi! Wypuścimy cię, chwila! Znajdę kogoś, kto ma klucze. Czekaj! Otworzyłaś ten zamek? Ekstra! Wszystkie powinnyśmy nosić nasze kryształy. Przydać! Jak mnie znalazłeś się? Przestałam walić w drzwi kostium, którego wcześniej wszyscy szukali? Tak, ale nie widziałam tego, kto mnie zamknął i nadal ani śladu reliktów. Wróćmy na miejsce przestępstwa. Może tam znajdziemy wyjaśnienie zagadki. Albo pozwólmy winowajcy ją wyjaśnić. Jak to? Powiedziałam, że nie widziałam kto. Zdaje mi się, że wiem, kto jest złodziejem, a Kanter Zoom pomoże nam go schwytać. Znam. Nazwilicz. Może znajdziemy coś, co nas do nich doprowadzi. Oczywiście. Chestnut, proszę idź się przygotować. Jak tylko znajdziemy relikty, wznowimy nasze nagrania. Zobaczymy. Juniper, czy możesz przynieść napoje? Po tych poszukiwaniach wszyscy będą spragnieni. Lecę, już lecę! Od początku mówiłam, że to nie Chestnut. No, patrzcie! Znalazłam się, ukradłaś! Nie, to niemożliwe. Możliwe. I to zrobiła. Ale nie spodziewała się, że Rainbow wróci na Plumtree Corners, zanim ona zdąży przenieść te przedmioty. Dlatego ukryła je w pierwszej lepszej kryjówce. Nie ma ich! Co się stało? Wiedziała, że nie mogą tam zostać, więc przy pierwszej okazji próbowała je wynieść. Jednak miała pycha, bo ją zobaczyłyśmy. Ale Juniper zna zakamarki studia jak własną rękę, więc utek i zgubić Rainbow Dash. Nie na długo. Kiedy Rainbow Dash zauważyła, dokąd uciekła Juniper, to zamknęła ją w wieczarni, ponieważ posiada klucze, którymi można otworzyć prawie wszystkie drzwi w studio. I wtedy zyskała czas, żeby ukryć relikty tutaj. Jak się domyśliłyście, że to ona? Zaczęło mi się to składać w całość, kiedy otworzyłam drzwi, żeby cię wypuścić, ale wiedziałam, że Juniper nigdy się nie przyzna do kradzieży reliktów. Więc jedyne rozwiązanie to było przyłapanie jej na gorącym uczynku. Dlatego poprosiłam, żeby pan ją wysłał po napoje. Myślała, że uda jej się wynieść relikty poza teren studia, tak żeby nikt ich nie znalazł. A wy zamiast przeszukiwać Three Corners, śledziłyście mnie i trafiłyście tutaj. Dlaczego to zrobiłaś? Przepraszam, okej, przykro mi, ale ja nie znoszę Chestnut! Zawsze wyjada wszystkie plany. To jeszcze nie powód, żeby... Byłam zła, że obsadziłeś ją w roli dzielnego! Prosiłam cię tyle razy, prosiłam! Błagałam, żebyś pozwolił mi zagrać tę rolę, a ty mnie zignorowałeś! Ależ Juniper, jesteś za młoda i brakuje ci doświadczenia! Będą obsługę, to Chestnut odejdzie z obsady i wtedy... Ja dostanę szansę! Nie dość, że spowodowałaś wielkie straty, naraziłaś wszystkich na niebezpieczeństwo, to jeszcze okłamałaś mnie i wykorzystałaś moje zaufanie! No wiem, i przepraszam, ja nie mam zwrócić rekwizyty po odejściu Chestnut! Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Jesteś moją siostrzenicą, więc oczywiście mogę ci wybaczyć. Ale nie możesz dłużej przebywać w tym studio i dużo czasu upłynie, zanim pozwolę ci tu wrócić! Klucze! Kanter, tu jesteś! Przepraszam, że nie jestem gotowa, ale właśnie rozmawiałam ze swoim agentem. Na szczęście nie będę musiała pracować przy tym dokumencie o gniazdach w przyszłym miesiącu. No cóż, kiedy mi to zaproponowano, myślałam, że to będzie film o mojej fundacji na rzecz bezdomnych zwierząt, a nie o różnych gniazdach na świecie. Nie już za nami. Czy to znaczy... Że nie ma konfliktu terminu! Mogę przedłużyć kontrakt i nadal wcielać się w dzielną grupę. O, to te zaginione rekwizyty? Tak, i chyba już nie musimy się obawiać, że znów nam znikną. A to wszystko zasługa naszych gości z Canterlot. Uratowałeś się, Evefree, a teraz film o dzielnej do. Odegrałeś tę niezwykłą rolę. A skoro mowa o rolach, to czy nie mogłabyś zagrać u pana jakichś małych rólek? Wie pan, to byłaby taka trochę nagroda. Myślę, że może coś się dla was znajdzie. Natychmiast dawaj mi Zaldoriosy! Nie masz na co liczyć, Star Lord! Sama tego chciałaś! Orion, wychowar! Do tury, Ovalo! Odraj się, dzielna do! Ten miecz ma...